Życie jesteś chwilą, życie też mym synem. Życie też dniem krótkim przemijasz jak cień. Boże, tu na ziemi, aby kochać Cię, mam ten jeden dzień. Szanowni uczestnicy tej żałobnej uroczystości, dzisiaj w ostatni dzień marca 2023 roku przychodzi nam pożegnać naszego kolegę, przyjaciela, współpracownika, nauczyciela, świętej pamięci Stanisława Konopkę. Drogi Stasiu, pragnę pożegnać Cię w imieniu redakcji portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl, w imieniu byłych studentów lat 70. ówczesnej filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a także w imieniu zespołu pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. Każde ostatnie pożegnanie bliskiej osoby jest trudne i niezwykle bolesne. Nigdy nie jesteśmy przygotowani na to ostatnie spotkanie. Odszedłeś tak szybko, jakbyś nie chciał nikogo swym odejściem martwić, jak powiedział ksiądz Jan Twardowski. Pozostała ogromna pustka, niczym nieutulony ból. Stasiu był dla nas postacią wyjątkową, człowiekiem niezwykle skromnym wobec siebie i własnych dokonań. Potrafił zawsze docenić pracę innych i niejednokrotnie dopingować do dalszych poczynań. Był osobą o wielkim sercu, sprawiedliwym, zawsze chwalił drugiego człowieka i nigdy nie szczędził do niego czasu. Starał się odnaleźć w nim cząstkę dobra. Zawsze z atencją słuchał opowieści innych. Do ludzi miał ogromny szacunek i wyjątkową szarmancję. To on pokazał nam kulturalny świat naszego regionu, bo większość wydarzeń dokumentował jako fotoreporter redakcji OX.pl. Był tam, gdzie tętniło życie kulturalne Śląska Cieszyńskiego. Z wielką pasją opowiadał o kolejnych wydarzeniach. Podziwiał najdrobniejsze szczegóły. Zawsze starał się oddać atmosferę spotkania. Swoje reportaże przygotowywał z największą dokładnością, profesjonalnie. Fotografia była niewątpliwie jego ogromną pasją. Dla nas, studentów, był wspaniałym nauczycielem akademickim, partnerem w rozmowach. Z oddaniem uczył nas języka angielskiego. Wspominamy go jako Stanleya, który niczym ojciec opiekował się naszym rokiem, a potem już jako kolega uczestniczył w kolejnych naszych zjazdach absolwentów. Stasiu, żegna Cię także Twój zespół pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej, któremu oddałeś wiele lat swojego życia. To razem z zespołem rozsławiałeś piękno naszej małej ojczyzny poprzez taniec i śpiew, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Tak trudno po raz ostatni powiedzieć Ci do widzenia. Zostań z Bogiem, dlatego posłużę się słowami wiersza. Zgasł płomień życia, spłynęła z wielkiego żalu łza. Otoczony przyjaźnią oraz sercem, wędrujesz gwiezdnym kobiercem do odległej i nieznanej krainy, gdzie będziesz zbierać za swe życie nagrody i daniny. A tu wśród nas, w kadrze pamięci zatrzymany, póki naszego życia będziesz kochany za swoją serdeczność oraz życzliwość, za wielką dobroć i pracowitość. Odpoczywaj w pokoju.